Jesteśmy członkiniami MDB Kowalki oraz amatorskiego zespołu mażoretek Kowalkowianki. W tym roku obchodzimy 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach, w której czynnie działamy. W ramach projektu Inicjuj z FIO 4.0 realizowaliśmy spotkania międzypokoleniowe, na których przeprowadziliśmy wywiad z kilkoma ciekawymi osobami. Rozmawialiśmy na wiele ciekawych tematów, m.in. o historii naszej jednostki, ale także o przeszłości szkoły podstawowej oraz biblioteki publicznej w Kowalkach. Zacznijmy od początku. Czy ktoś z Państwa obecnych tutaj dzisiaj jest w stanie powiedzieć, kim byli założyciele naszej jednostki? Założycielami OSP w Kowalkach byli rolnicy z Kowalk. Stefan Kwiatkowski, sołtys z Kowalki, Tadeusz Porparadowski, Stefan Trendowicz, Hieronim Gawroński, Edmund Więcławski, Stanisław Wojciechowski, Henryk Budanowski i wielu innych. Zaś pierwszymi wozakami byli Józef Wilczyński i Stanisław Skórzewski. Co pamięta Pan z początków działania OSP w Kowalkach? Co zmieniło się przez te wszystkie lata? Na początku jednostka nie była tak uzbrojona jak obecnie. Była sikawka ręczna, następnie motopompa 400. Następnie drużyna OSP Kowalki wygrała motopompę 800 na zajęcie pierwszego miejsca w zawodach sportowych w Stępowie. Umundurowanie było szyte przez krawcową panią Trendewicz. Sprzęt był przechowywany na szpilcu po byłym majątku. W latach 1961-1963 przystąpiono do budowy w czynie społecznym remizy. W 1963 oddano do użytku remizę, gdzie odbywały się spotkania i zbiórki. Na dzień dzisiejszy jednostka OSP w Kowalkach jest najbardziej uzbrojona na terenie gminy Lipin. Obecnie mamy w posiadaniu dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. A jak było w przeszłości? Czym dysponowała jednostka? Powstała jednostka OSP Kowalki. W dyspozycji miała wóz konny z końmi do jazdy do pożarów. Tylko do pożarów, bo kiedyś nie jeździło się do wypadków, różnych zdarzeń, tylko do pożarów. Z pola do woza i do pożaru. Potem nastał tak zwany wóz rekwizyjny. Potem nastał żuk. No to już była rewelacja, bo odbywało to się wszystko szybciej, więcej ludzi jechało. No i po żuku nastał samochód Star 25. To był beczkowóz, miał na sobie wodę, miał motopompę, nie potrzeba było jeździć, szukać jakichś zbiorników naturalnych, bo miał już na sobie. Po tym samochodzie nastał samochód Star 244, który jest teraz jeszcze obecny u nas w jednostce. No i nastał samochód Mercedes nowy, który jest obecnie na wyposażeniu jednostki, który jest już 10 lat. Może opowiedzieć nam Pan o największych sukcesach odnoszonych przez naszą OSP? No w naszej jednostce stworzyliśmy taką drużynę, która od zawodów gminnych po zawody strefowe zajmowała wszędzie pierwsze miejsca. I gminne zawody pierwsze, zawody powiatowe pierwsze, z powiatowych na wojewódzkie pierwsze, i z zawodów wojewódzkich na zawody strefowe, które odbywały się w Pile. No, ponieśliśmy trochę klęski, ale nie dużo. Z trzecim miejscem żeśmy przyjechali. Czy mógłby Pan powiedzieć coś o aktualnych działaniach OSP Kowalki? Co zmieniło się przez kilka ostatnich lat? Na przestrzeni ostatnich lat Straż Kowalka znacząco się rozwijała. W latach 2018-2022 budynek remizy znacząco został rozbudowany, dzięki czemu dysponujemy dwoma garażami na auto bojowe i pomieszczeniami biurowymi. Należy wspomnieć, że wiele prac wykonanych było przez druhów i druhny naszej OSP w czynie społecznym. Obecnie trwają prace wokół budynku, m.in. montaż nowego ogrodzenia czy utwardzenie terenu za remizą.
Jesteśmy jednostką, która bardzo prężnie działa na terenie gminy Rypin oraz powiatu rypińskiego, ale nie tylko, ponieważ należymy do Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego Kujawiak. W ubiegłym roku braliśmy udział w największej ilości zdarzeń, były to zarówno pożary, jak i zdarzenia drogowe czy inne miejscowe zagrożenia. Jak wyglądała historia naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej? Jak to wygląda dziś? Młodzieżowa drużyna pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach powstała w roku 1961 i wielokrotnie zdobywała podium zawodów sportowo-pożarniczych różnego szczebla. Bywały momenty, w których działalność młodzieżowej drużyny pożarniczej w Kowalkach zanikała, ale obecnie od 2021 roku jej działalność tylko się rozwija. Czworo opiekunów przygotowuje naszą młodzież do wcześniej wspomnianych zawodów, konkursów wiedzy pożarniczej, ale także uczy podstaw pierwszej pomocy i wielu innych przydatnych umiejętności. Ponadto członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej we współpracy z druhami i druhnami OSP organizują i wspierają akcje charytatywne, szkolą się i rozwijają. Od 2022 roku drużyna posiada proporzec, z którym prezentuje się podczas różnorodnych uroczystości na terenie powiatu rypińskiego. Od tego momentu również zyskała swojego patrona, drucha Zygmunta Słomińskiego. Jak wspominają Państwo, w świętej pamięci drucha Zygmunta Słomińskiego, dawnego prezesa OSP, a teraz patrona naszej drużyny. Słuchajcie, tak właściwie pan Zygmunt Słomiński to był tutaj w Kowalkach strażakiem od zawsze. Ja kiedy przyszłam do pracy, to pamiętam, że był, potem przez długie lata, chyba słuchajcie panowie, ponad 60 lat, prawda? Ponad 60 lat. Co można o nim powiedzieć? Przede wszystkim był człowiekiem bardzo zaangażowanym. Pracował jako kierowca na początku, za pracę w ochronie przeciwpożarowej. Był odznaczany wielokrotnie. Nieduży facet, ale robił potężne zamieszanie, prawda? Pamiętacie? W sumie konserwatorem był też. Był bardzo oddanym dla pożarnictwa. Udzielał się wszędzie, kiedy nie tylko może. Dziś w jednostce funkcjonuje liczna drużyna kobieca. Jakie były początki tej inicjatywy, która trwa do dziś? O początkach kobiecej drużyny pożarniczej przy OSP w Kowalkach wiadomo jest bardzo mało. Wiemy jedynie, że na początku lat 60. druhna Teresa Czajkowska utworzyła pierwszą drużynę dziewcząt Kowalkowskiej Straży. Przez lata na kartach historii naszej jednostki zapisało się kilka kobiet, ale dopiero od niedawna funkcjonujemy tak licznie jak teraz. Od 2022 roku prezentujemy się na zawodach sportowo-pożarniczych, motywując tym samym panie z okolicznych jednostek OSP do podejmowania takich inicjatyw. Na czym skupia się działalność kobiecej drużyny pożarniczej w obecnym czasie? Obecnie w skład jednostki operacyjno-technicznej wchodzi 5 kobiet, które biorą aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu rypińskiego. Nieoceniony wkład mają także panie będące członkiniami wspierającymi w naszej OSP. Jest ich aż 15, a swoimi inicjatywami wspierają one codzienne działania naszej jednostki. Ponadto od niedawna, bo od maja bieżącego roku tworzymy amatorski zespół mażoretek Kowalkowianki, który właśnie ma swój debiut. Czy to prawda, że kiedyś w budynku naszej OSP znajdowała się biblioteka? Jak dawno to było? To prawda. Siedzibą biblioteki była również remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkach. Znajdowała się ona na parterze. Pomieszczeniu, gdzie teraz obecnie znajduje się szatnia strażaków. Biblioteka zajmowała jedno nieduże pomieszczenie, w którym znajdował się księgozbiór, oczywiście nie taki ogromny jak w tej chwili. Miałam okazję poznać strażaków z Kowalk, gościć ich w murach swojej biblioteki. Można by tak rzec, że byli to moi sąsiedzi, z którymi nawiązałam przyjaźń, która trwa do dzisiejszego dnia. Miałam okazję w tych latach 90. być naocznym świadkiem, kiedy strażacy, kiedy po usłyszeniu sygnału zbierali się i wyjeżdżali do akcji, również wychodziłam i trzymałam za nich kciuki i czekałam, kiedy oni wrócą z akcji. Miałam okazję widzieć, jak straż w Kowalkach się rozwija, jak pięknieje, jak coraz więcej młodych ludzi garnie się
do właśnie tej wyjątkowej pracy i tej służby. Władze gminy postanowiły, że w roku 1996 biblioteka w Kowalkach zostanie przeniesiona do budynku szkoły, w której siedziba mieści się do dnia dzisiejszego. Wiemy, że kiedyś w miejscu dzisiejszej szkoły podstawowej w Kowalkach znajdowały się inne placówki oświatowe. Mogłaby Pani opowiedzieć krótko o tych zmianach? Czy zawsze szkoła współpracowała tak prężnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowalkach? Kochani, tak naprawdę o historii szkoły to my wiemy niewiele. Zachowała się kronika szkolna, którą przechowujemy jak naprawdę największą relikwię. I z niej wiemy co nieco o historii naszej placówki. Do 1918 roku, czyli do odzyskania niepodległości po I wojnie światowej i po czasach zaborów, we wsi Kowalki tak naprawdę nie było ani szkoły, ani szkolnictwa. Powstała pierwsza szkoła w 1918 roku, większość nie umiała czytać. Także tak naprawdę początki szkolnictwa to walka z analfabetyzmem. To była ta pierwsza szkoła i ona mieściła się w budynku, którego już dzisiaj nie ma. Przy szkole naszej podstawowej, teraz dzisiaj funkcjonującej, był taki dosyć spory budynek. My nazywaliśmy go budynkiem przedszkola. Tam mieściła się pierwsza placówka. Ten budynek został zbudowany przez dziedzica Chełmickiego. Część pomieszczeń to była również ochronka, czyli takie byśmy powiedzieli przedszkole, gdzie opieką obejmowano małe dzieci, które jeszcze nie chodziły do szkoły. No i proszę Państwa, potem wybucha II wojna światowa. Po niej znowu zaczynamy od początku. Znowu zostaje powołana szkoła, znowu trzeba walczyć z analfabetyzmem. I proszę Państwa, w roku 1968 czynem społecznym ludzie ze wsi za darmo przychodzili popołudniami i budowali szkoły. I w 1968 roku została otwarta szkoła podstawowa, która jest dzisiaj częścią naszej placówki. My już się rozbudowaliśmy troszeczkę, ale znakomita część tej naszej szkoły to jest właśnie ta szkoła z 1968 roku. To była szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Kowalkach. Potem została zlikwidowana i w roku 2001 pozostało powołane gimnazjum. Zresztą tutaj znakomita większość Waszych instruktorów to są właśnie absolwenci gimnazjum. W roku 2017 zlikwidowano gimnazja i powrócono do szkół podstawowych. Nasza szkoła i gimnazjum i szkoła podstawowa nosi imię Jana Pawła II w Kowalkach. Czy szkoła tak zawsze prężnie współpracowała z OSP? Czy ja wiem, chyba tak naprawdę ta najlepsza współpraca to chyba zaczyna się w roku 2001, kiedy miałam zaszczyt i przyjemność tę placówkę objąć jako dyrektor szkoły. Ja byłam sobie taką miejską dziewczyną, która przyszła do pracy w Kowalkach w 1988 roku, bardzo dawno temu. I wiecie co, że jak ja pierwszy raz usłyszałam syrenę strażacką, dzisiaj strażacy podjeżdżają do remizy samochodami. Natomiast ja wtedy byłam tak wstrząśnięta i to była taka moja pierwsza przygoda ze strażą. Jak tylko syrena zawyła w wiosce, tak wszyscy strażacy, a było ich naprawdę dużo, zostawiali wszystko i biegli, ale to takim tempem do remizy, że przysięgam, jak o tym opowiadam, to mam jeszcze gęsią skórę. To jest moje takie pierwsze spotkanie z OSP, a potem takie już na co dzień w 2001 roku, kiedy chyba zaczęliśmy taką już głębszą współpracę.